Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Cleaner do opon. Od polskiego producenta zostałem wylosowany na forum Kosmetyka Aut. I oczywiście klasycznie pozdrawiam wszystkich użytkowników forum. Jak to dziadzia szczęściarz. Ponownie zostałem wylosowany. Będę miał przyjemność pierwszy raz pobawić się tym produktem. I teraz tak. Temperatura 2 stopnie. Już mi jest zimno w dłonie. Nie będzie lekko. Ładnie zapakowane. I tu mamy dziabonga. To maleństwo nas interesuje. Dobra. Coś tam jeszcze jest? Nie, chyba nie. To później sprawdzimy. Ale zapakowane. Zawinęli. Ojeju. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. No to chwilę, odpakowanie chwilę potrwa. Nie przygotowałem się na to, jakby tu to zahaczyć. Gdzie jest końcóweczka tej taśmy? Nie wiem. Idę po ten, po nożyk. Poszło. Good stuff. Tire and rubber cleaner. Słuchaj, butelka. Zajebiście to wygląda. Nowa szata jest po prostu fenomenalna. Bez nawalonego tutaj jakieś kurcze mozaiki, ogólnie wszystko ma swoje miejsce, super. I tutaj będę pił do Elite Detailer, gdzie jest wszystkiego za dużo, tak nawalone, że tak naprawdę cokolwiek znaleźć do przeczytania na ich butelkach, na ich opisie, to jest tragedia, naprawdę. Tutaj jest wszystko ze smakiem, bardzo ładnie, takie fluorescencyjne są te kurcze, nie wiem jak to nazwać, rąby jakieś, kurcze takie, no wzory, fajne. I teraz tak, co tu mamy? Preparat przeznaczony do czyszczenia opon oraz innych elementów gumowych, takich jak dywaniki lub pióra wycieracze. Dobrze, doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia oraz pozostałości po nałożonej chemii. Świetnie, odtłuszcza i przygotowuje powierzchnię do nałożenia dressingu. Użyty przed nałożeniem, użyty przed nałożeniem dressingu znacząco wydłuża jego żywotność. No patrz. Sposób użycia. Jak go dawkujemy? No i co? Good stuff. Czyli rozumiem, że jadę, to jest gotowy produkt, tak? No to wygląda. Nic tu nie ma. No. W butelce napisane, że mam go rozcieńczać, ale będziemy się bawić, zobaczymy. Nie wiem jak długi będzie film, słuchaj. Nie wiem na ile pogoda mi pozwoli i czas. Zapach. O! Kurde. Kola? Zajebiście pachnie. Chyba tak. Świeży. Naprawdę, bardzo przyjemnie pachnie. O kurde. Pierwsze co, słuchaj, zaatakuję koło z Volvo. Wewnętrzna strona nie była dressingowana. Tutaj oddzieliłem stosownym materiałem, który jest podbity klejem i folią z drugiej strony, więc nie ma opcji, żeby coś tu nam przyleciało. Zanim, słuchaj, wstępnie oczywiście zacznę czyścić oponę, to sobie ją opłuczę. Sprężonym powietrzem już przedmuchałem. Okej. To już mamy. I niech sobie tak będzie. Teraz przeleję sobie odrobinkę. Będziemy używać teraz koncentratu. Będę używał koncentratu. Więc tak, przeznaczę sobie pół litra na koncentrat. Przepraszam, tu jest pół litra. Czyli 200 na koncentrat. Albo 3. A resztę będziemy rozcieńczyć. Setka. A w sumie 2 wystarczy, no bez przesady. Okej. Dobrze. Butelkę odstawiam i wącham jeszcze raz. O, no kurczę, no ładnie. Kurde, no szkoda, że jest tak zimno. Ach. No fajnie. Może nie kola, ale jakieś cytrusy. Kurde, ciężko, ale przyjemnie. W ogóle nie śmierdzi. Mam nadzieję, że to nie będzie... A nie, przepraszam, jest tutaj. Jak byk. Że to jest koncentrat. Ale ja jestem ślepy. Naklejka dodatkowa. Od 1 do 10 do 1 do 3. My zaczynamy od koncentratu. Ja zaczynam od koncentratu. I teraz tak, mam nadzieję, że to nie jest produkt w stylu FX-a czy CleanTech-a, gdzie
nas postawili no, na bezpieczeństwo, niby ekologię, no może ekologię nie, ale bezpieczeństwo produktu, okej, gdzie działanie jest no niestety słabe. Tu zobaczymy, jak to będzie wybieranie. Oczywiście porównam to z moim ulubionym produktem, jeżeli chodzi o opony. To jest jeszcze stara wersja. Mam jeszcze piątkę starej wersji. Teraz tak, z tego co wiem, wyszła na czas działania. Zrobimy tak, myk. Poczekaj, daj mi chwilę. Stoper, pyk. Lecimy. Damy mu 2 minutki, niech sobie poleży. Opłuczę później, jeszcze raz spryskam i wtedy czyszczonko. Do czego zmierzam? Tak jak CarLab. Na początku ten produkt był mega właśnie taki oleisty, gdzie się fajnie czyściło. Z CarLabem było podobnie, a później się spieprzyło i CarLab też, tak jak ten produkt właśnie, jest taki bardziej suchy, można powiedzieć. Brak tej tłustości. I moim zdaniem nie wybiera tak jak pierwsza wersja. No ale zobaczymy. Dobrze. Wracając do produktu, słuchaj, fajnie pachnie, naprawdę. Butelka elegancka. Podoba mi się ta nowa szatograficzna. Naprawdę fajnie. Tak ze smakiem. Przyjemnie. Co my tu mamy? Zaraz będziemy patrzeć, coś żre. Ale z tego, co widzę, nie żre. Zobaczmy, przejedźmy. No coś tam żre. Coś tam żre. No nawet nieźle. Dobra, puczemy. Minuta minęła, słuchaj. Więc spłukuję pierwszą warstwę, taki prełosz można powiedzieć. Okej, i teraz tak. Schowam sobie troszeczkę myjkę dalej, gdyż ponieważ na nią pryska. O, w ten sposób. Co robimy? Resetujemy pstryk. Zarzucam. Sprawdzimy jeszcze, czy się pieni. O, pieni. Dobra, pierwszy pójdzie, ale słabo się pieni. To nie jest taka piana, która bym powiedział, że jest taka mistrzowska. Jest, ale bez szału. Później. Dobrze. I teraz tak, szczota. Szczotę użyję, słuchaj, tutaj od Automotive Car. No, do boskiego troszeczkę jej brakuje, ale jest fajna. Tak jak Chińczyk. I lecimy. Czas, start. A, włączę aparat. Odpuszczam. I teraz tak, pierwsze wrażenie, no taki gęściachny. Pianka, spoko. Słuchaj, nie ucieka, ale zobaczymy, jak teraz zamoczę delikatnie, co się wydarzy. Tak, lepiej jest troszeczkę zamoczyć w trakcie, jak się zobaczy, że jest bardziej sucha. Okej. Godzina, minuta 47, można powiedzieć. Zrobimy na tamtej stronie podobnie. Resetuj, ok. Spłukuję. Słuchaj, i teraz tak, to samo zrobię z tej strony. Tu. O. O, coś tam wody przyleciało. Niestety. Trudno. O, z tej samej strony zrobię. Z tej strony zrobię to samo. Czyli tak. Najpierw woda. Ok. Wjeżdżam z produktem, poleży minutę, wypłuczę czochranko i później sprawdzę to innym produktem, zobaczymy jeszcze innym produktem właśnie, dokładnie, tak żeby mieć punkt odniesienia, żeby nie sprawdzać tym, którego lubię bardzo i zobaczyć, jaka jest siła domywania. We'll be right back.
sam czas szorowania, no powiedzmy, że good staffem troszeczkę dłużej, tam nie będziemy się bić o 10 sekund, bo sobie później jeszcze próbowałem z wodą. Zabieram folię, sprężone powietrze i dużo dmuchania. Ok, sprężarka klasycznie będzie przeszkadzać. Cóż ja widzę? No widać różnicę do mycia. Tu jest bardziej jasno, można powiedzieć. Mam wrażenie, że tu lepiej domyło. Sprawdzę tu. Tu niby na podobnym poziomie, ale tu jakby bardziej tak, kurczę, wyczyszczone. Ale to nic pewnego. Kurczę, mam wrażenie, że tak, że ta strona, czyli Daniela Washingtona, jakby troszeczkę lepiej, ale to są efekty wizualne, można powiedzieć. Teraz tak, jakość czyszczenia w porównaniu w tych dwóch produktów. Lepiej czyściło mi się Danielem, z tego względu, że lepszy poślizg, lepsza piana. Tutaj ewidentnie brakowało, moim zdaniem, rozcieńczenia. Ta piana była taka, znaczy może nie za sucha, ale taka tempa, kurczę. I możliwe, że ten produkt, jak się go rozcieńczy, będzie zdecydowanie lepiej. Teraz tak, idę po taśmę. Znowu muszę improwizować. Nie uwierzysz, syn zabrał mi wszystkie taśmy do szkoły z tego względu, bo jakieś dziwne przygotowania do jakiejś dziwnej imprezy. No szlak nie trafia. Na szczęście mam coś takiego jak takie tasiemki, które pewnie się słabo będą trzymać, no ale coś muszę nakleić. No kurde, ale wiem, co zrobię jeszcze. Papierową pojadę z dwóch stron, mam cienkie. Szerokie mi wszystkie pozabiorą, a dokładnie trzy rodzaje. No szlak nie trafia, taki jest właśnie współudział z moim synem, kurde. Masakra, kurczę, a miałem tasiemki Bola, które trzymają na oponach fantastycznie. A w ogóle do opon to muszę kupić tą szarą taką, która klei wszystko. O, może tak trochę, tak żeby to się tylko trzymało. Tu chodzi o to, żeby zobaczyć, ile zbierze trochę z tej, odizolować. O, masakra, no tak to jest, widzisz. I znowu jestem nieprzygotowany. No ale jak surowy film, to surowy film. Wziąłem z marszu, bo z tego względu, kurczę, bo miałem tego nie robić dzisiaj, ale jak zobaczyłem pogodę, jakie temperatury mają być na minusie i to grubo, no to nie zrobię testu. Okej, co robię teraz? Teraz zarzucam nie ten produkt. O ja, ale bym narobił. Tu jedziemy z tym produktem. Ten zarzucę i zobaczymy. Jest. No, w tę stronę. Ok. To mamy. Czyli start. Szczota. Moczę. O, i lecę. Ojej, zobacz, co się dzieje. No niestety. To będzie chyba jeden z tych produktów, który no już widać, że dużo zostało. Tak, to będzie jeden z tych produktów, który jest bezpieczny, przyjazny. No jest bagna. Dużo. Muszę troszeczkę zmoczyć. Ok, bo to też jest koncentrat. Tutaj sobie pozwolę jazdy też minuta 20. W tę stronę. Ale nie jest powiedziane, że z drugiej strony tak nie będzie. Wiesz, te opony w ogóle nie były czyszczone, dressingowane, one były wyczyszczone i specjalnie zostawione od wewnętrznej strony, żeby się zabrudziły właśnie do takich testów. Ale sztywna ta szczota. Całkiem niezła. Naprawdę, fajne. Jakbym miał wybrać Chińczyka czy ten, to chyba wybrałbym ten. Bardzo zbliżona do boskiego. Minuta 19. Dziadzia. Wiosłuj. Jeszcze wody. Dobrze. O.
Minuta 50. Myślę, że wystarczy. Okej. Płukanko. I teraz zobaczę, jak będzie z tej strony. Nie ten produkt, ten produkt. Okej. Szczota, reset, start. Okej. Tam zacząłem od 7 sekund, można powiedzieć, i leciałem do minuta 57. Jedziemy. O, też gnoju grubo. No, to jest nieźle. Uuu, kurde. I słuchaj, nie wiem, czy tu nie było mniej. Bardzo ładnie. Super. No. Z tym, że ten produkt, który użyłem, ten Daniela śmierdzi, a ten pachnie. Jestem miło zaskoczony. A ten, co teraz używam, to już w ogóle śmierdzi strasznie. No tak, moim zdaniem z tej strony jakby było więcej syfu. Naprawdę. Albo na bardzo podobnym poziomie. Uhuhu. No to pięknie się dzieje. Pięknie się dzieje. No kurde. Naprawdę. Tam aż takiego bagienka nie widziałem. Nieźle, nieźle. Minuta 20 i jedziemy. Minuta 36. Czterdzieści trzy, ostatnie szlify. Okej. Słuchaj, mam wrażenie, że od strony Gustafa było mniej jadu. Naprawdę. To teraz zrobię, słuchaj, jeszcze jeden myk. Na chwilę obecną, moim zdaniem, WordStaff jakby, kurczę, lepiej. Tu zdecydowanie tak, jakby ta piana była brudniejsza. Ciekawa sprawa. A nie, albo na tym samym poziomie. Biorę moją ulubioną szczotę Boskiego. Słuchaj, i jadę z koncentratem od Gustafa. Zobaczymy, ile jeszcze zostało miodu. Po jednej i po drugiej stronie. On jest taki oleisty, jakiś tak, kurczę, jest taki tłuściutki trochę. Naprawdę fajna konsystencja, jestem miło zaskoczony. Woda, pstryk, reset, start, jedziemy. O! I ta piana, teraz dopiero widzę, że ta piana jest bardziej zbita. O, no zapowiada się zajebiście, naprawdę. Miło zaskoczony jestem, fajnie. Teraz mi się fało, ale już tu jest też czyściutko. Zobaczymy, czy z tej strony będzie tak samo. O, możliwe, że ten drugi produkt już zrobił robotę. Ale nic, mamy jeszcze 4 koła. Do zabawy, będzie długi film. Czterdzieści sekund, dobrze, jedziesz. Jedziesz, dziadzia, jedziesz. O, i tutaj Boskiego, ona nie jest za twarda, bo ta od Automotive Car jest twarda, a tu jest ona miękka, ona się układa i czuje, jak wybiera, naprawdę, inna liga. Stop, minuta. Okej. Płukanko.
jedna rzecz. O, właśnie. Tak to jest, widzisz. Się od razu nie zrobi, to... Wisieć będziesz, nie będziesz. Dobra, kładę cię tu. Okej, słuchaj, biorę teraz ponownie Gustafa i lecimy tu. I też boski resecik, ogień i minutka. Też czysta. Tamtymi produktami można powiedzieć, że otworzyłem pierwsze mycia oponę, a później już tutaj Gustafik. Chociaż tu coś jeszcze bierze. Ale to są tak minimalne różnice, że ciężko to wyhaczyć. Słuchaj, też jest dobrze. Patrząc na zapach i jakość mycia, no to jakbym miał na chwilę obecną wybrać, wybrałbym Workstaffa zamiast Daniela Washingtona. O, już koniec, minuta. Jestem miło zaskoczony. Naprawdę. No dobra, odklejam to. I teraz zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Okej. Tu. Okej, słuchaj, teraz tak, ponownie suszenie tego, już ci nie będę puszczał, bo to jest bez sensu, i zobaczymy po osuszeniu, jak wygląda opona po dwóch stronach. Słuchaj, jak to wygląda? Z tej strony, słuchaj, porównywalnie, naprawdę, tu mam też tego białego trochę zostało, tu również. O kurczę, jest dobrze. Tutaj widzę, w rowkach zostało trochę więcej takiego białego nalotu, ale tu też. Teraz będę chciał zrobić jeszcze jedno podejście, słuchaj. Te elementy, które tutaj były w ogóle nieczyszczone, czyli to, co było zaklejone, chcę sprawdzić, czy za pierwszym razem pójdzie to w koncentracie. Wszystko pójdzie, tak jak widzisz tutaj w aparacie, w przyspieszeniu, na końcu osuszę i... Słyszymy się, widzimy, kurczę, już po całym zabiegu. Dobrze, tak jak widziałeś, każda strona po 50 sekund czochranka. Tutaj Workstaff, Gustaff i Daniel. Tu widać jakby, no teraz już zanika to, lepsze odcięcie było widać. Tu to odcięcie jakby, kurczę, mniejsze. Moim zdaniem, jeżeli tu jest lepsze odcięcie, to znaczy, że słabiej domyło. Jeżeli tu jest mniejsze odcięcie, to znaczy, że lepiej domyło. Ale z tej strony było myte Danielem Washingtonem.
mam wrażenie, że Daniel Washington jakby lepiej wstępnie odtykał tę oponę, że później można jakby wyciągnąć tego więcej brudu. Kurczę, to jest tak dziwnie, ale tak czy tak workstaff mnie zaskakuje bardzo. Jeszcze raz go powącham, bo mi się nie chce wierzyć, że to jest, kurczę, cleaner do opony. No skurczybyk pachnie fenomenalnie. No aż dziwne. Wstępnie produkt zajebisty, naprawdę. Wiele nie odstaje od Daniela i nie wiem, czy nie lepiej. Teraz tak, czyszczenie, czyli piana. Piana jest, raczej czochranie zdecydowanie lepiej jest Danielem z tego względu, że piana jest troszeczkę, ma lepszy poślizg i jest troszeczkę bardziej obfita. Tutaj ewidentnie będzie lepiej z rozcieńczeniem, więcej wody. Siła czyszcząca, no kurczę, ten sam level. Kurde, no tutaj jest ciekawie, ale lecimy dalej teraz. Porównanie z tym zawodnikiem. Idę, słuchaj, po kolejną oponę, po kolejne koło i zobaczymy, jak poradzi sobie. Znaczy, myślę, że tutaj już wiem, co będzie lepsze, ale zrobię porównanko, a później klintę. Oklej, słuchaj, teraz tak. Tutaj FX, tutaj WS, przepraszam, GS, czyli Good Stuff. Siła czyszczenia. Moim zdaniem trochę lepiej wygląda opona z tej strony, czyli po stronie Workstaffa. Jakość pędzlowania zdecydowanie po stronie FX-a, z tego względu, że jest lepszy poślizg, solidniejsza piana, naprawdę. Aż buzuje ta piana. Ale teraz sprawdzimy siłę cięcia. I co zrobimy? Zacznę od FX-a na stronę Good Stuffa. Ta sama szczota. Ok, wypukana. Czas, start i dajemy minutkę. Zobaczymy, ile tu zbierze. Na Workstaffie, a ile Workstaff zbierze, Goodstaff, przepraszam, na FX-ie, a ile FX na Goodstaffie. Też wewnętrzna strona felgi, słuchaj, nieczyszczona, cały sezon niezabezpieczana, albo może ta była zabezpieczona, już nie pamiętam, kurczę, któreś wiem, że zabezpieczałem. Dobrze, 44. Pięćdziesiąt siedem. I minuta. Co tam, piękna dziewczynko? Chodzisz z jeżykiem? Wypłukany. Okej. No, uciekaj teraz. W ogóle widać, że FX się pieni niesamowicie. Co za tym idzie? Dłużej musiałem go wypłukiwać. Dobra, niech leży. Teraz biorę Goodstaffa na stronie FX-a.
ten Gustaw, jeżeli chodzi o konsystencję, jest taki dziwny. On taki gęsty, trochę jak dressingowaty, taki glucik. O, coś w stylu Dejrona bym powiedział. O, taka konsystencja żelowa taka. Może mieć to swoje plusy. Przeczyszczę szczotę, żeby nie było, że... O, teraz będzie ideolo. Czas start. Resetuj ogień. Minuta. No i tutaj pędzlowanie jest zdecydowanie gorsze. No widać już, że jest gorzej. Tak, zdecydowanie, no zobacz. Zdecydowanie gorzej. Dobra, koniec. No ewidentnie lepiej doczyści WS, ale nie jest to jakaś straszna przepaść. To jest chyba ta opona, która była dressingowana, więc tutaj burt też jest troszeczkę inaczej się trzymał. Dobra, wypłukuję to. A teraz, słuchaj, robię taki myk. Zobaczymy, ile znajdzie. Po tej stronie. No i tu jest piana. Trochę lepsza. Jeszcze stary karlap. Zobacz, co się dzieje. Widzisz? No, piana nie jest idealnie czysta, taka mega czyściutka, ale dramatu nie ma. O, nie wiem, ile czasu czyszczę, ale to już tak na oko jadę. Słuchaj, piana jest tak samo brudna jak tutaj po FX-ie WS jechałem. Coś tam jeszcze znalazł, ale to mogłem gdzieś tu szarpnąć z zakamarku. Dobra, tu mamy tak. Opukać. Dobrze. I teraz wjeżdżam na stronę FX-a. Gdzie powinno być tak samo. Prawdopodobnie, bo tutaj już wjechałem też z Gustawem, przepraszam. Myli mi się Workstaff, skurczę, z Gustawem. No i co? I tutaj, słuchaj, tu jakby gorzej. I zobacz, ile robi pierwsze otworzenie opony. Mocnym produktem. Czyli Workstaff na dzień dobry, zobacz, jakby wyjął więcej. Tutaj później poprawiłem Workstaffem i tak niby, raczej, niby podobnie, ale jakby mniej. Okej. Okay. Słuchaj, no cóż mogę powiedzieć? Zobacz, a tutaj wyszło, że tutaj było więcej błotka. Jakby więcej wyciągło. No, taka jazda, kurczę. Czyli wychodzi na to, że pomimo, że zamiennie, widzisz, i tu widać nawet, o, widzę, że jest ciemniejsze, tu jest jaśniejsze. No tu gdzie niegdzie też jest brudne. O, piana powiedzmy w tym miejscu, przy tym gdzieś tu zaciągnąłem, to też mówię, ale porównywalnie, czyli wielkiej różnicy nie ma. Okej, słuchaj, kolejna jazda, biorę kolejne koło i sprawdzę teraz z konkretnym grubasem.
No dobrze, teraz tak. Tak jak widziałeś, pojechane z Karlabem, stara wersja, tutaj WS. Jakość czyszczenia, zdecydowanie fajnie Karlabem, z tego względu, że się lepiej pienie, lepszy poślizg. Tutaj, no niestety tej piany, no nie ma. Ale co zauważyłem, jakoś tak... Ten produkt od Workstaffa jakby coś po sobie zostawił. Ta opona, i to widzę nawet, że jakby bardziej śliska. Tu takie, kurczę, albo takie wrażenie, nie, no mam wrażenie, że tutaj właśnie z tej strony ona jakby, o, kurczę, tak jakby coś zostawiało, tak, kurczę, jakby ślisko było na tej oponie. Teraz tak, jeżeli chodzi o czyszczenie, porównywanie tych produktów, czochrane po minucie na... Najpierw poleżał sobie towar, później wjechałem z czyszczonkiem. Teraz zrobię zamiennie, czyli tu wskakuję na Karlaba WS Workstaff. OK. I tu już, bo jechałem szczotką tą na grubasy, która mi służy na pierwszy strzał. Teraz poprawię to woskim. Czas start, minuta. Zobaczymy, ile tutaj wyciągnie. I po umyciu, tutaj po Karlabie, będę chciał zobaczyć, czy śliskość opony będzie lepsza niż po Karlabie, z tego względu, że mam wrażenie, że coś zostawia. No tu jak widzę, pianka, słuchaj, idealna. Tu nic nie ma. Bieluteńko, przyjemnie. 34 sekundy. Jak widzisz, piana słaba. 42 sekundy. Zrobimy na 50. To nic nie zmienia, widzę. 47. Szybkie przeciągnięcia. 49, 50. OK. Od razu wypuczę. Git. I jedziemy z wodą. Tutaj nie miał co robić WS-ik. Teraz zobaczymy starą wersję Karlaba. A i teraz tak, jeżeli chodzi o wstępne mycie, czyli zarzucenie na oponę w porównaniu z Karlabem, reset, ogień. W porównaniu z Karlabem, jeżeli chodzi o... Ojej, no to tu już widzę, że zaczyna zbierać zdecydowanie więcej. Tak. No, tak jak myślałem. No tutaj tak, zdecydowanie przegrywa. Jakość czochrania i wybiera. No to znam miejsce już tego produktu chyba, moim zdaniem. No tu widzę nawet, że no jest grubo. Grubo. 49, nawet nie będę jechał 50, ok. No zobacz, no dużo gnoju. Teraz tak. Co robię? Płuczę to wszystko i zobaczę śliskość. OK,
Okej, osuszyłem. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko skleić, włącznie z tym aparatem. Teraz tak, osuszyłem. No i kurde, ślisko. Tak, no coś zostawia po sobie. No, mam wrażenie, tak jakby... Jeszcze raz. Dobra. No jest bardziej ślisko. Mam wrażenie, że coś po sobie zostawia. Naprawdę. I ta opona rzeczywiście... Ona jakby... Okej. Tak. Kurczę, no nie wiem. No, nie wiem, mogę się mylić, ale mam wrażenie, że coś... Dobra. Może nie. Kurczę, już zgłupiałem teraz, słuchaj. Tu tak, a tu... No jest ślisko jakoś. A szczególnie na tej gładkiej powierzchni. No tu jest bardziej tempo. Tak... Cyk. I ślisko. No, naprawdę, mam wrażenie, że produkt coś po sobie zostawia. Tak, ta gęstość, ten żel, tak jakby w oponę... może ingerował, nie wiem, jakby zostawiał coś po sobie. Nie wiem jak to wytłumaczyć, słuchaj, ale mogę się mylić. Teraz tak, słuchaj. Wstępnie, jeżeli chodzi o koncentrat. Jak ja widzę miejsce tego zawodnika, tu leży paskudnie przewrócony. W porównaniu do takich przyjemnych produktów, bo ten jest przyjemny z tego względu, że ładnie pachnie, nie śmierdzi w żaden sposób. No mi przypomina trochę kolę, dobra, nieważne, ale ma zapach bardzo przyjemny. W porównaniu do FX Protect, FX Protect to wali strasznie, śmierdzi niesamowicie. Jako koncentrat z tych wszystkich produktów, które tutaj Ci pokazałem, najgorzej mi się nie czuści. Najgorsza piana, największy opór. Jako koncentrat, moim zdaniem, szukałbym tych śmierdziuchów, czyli najpierw właśnie Karlaby, Daniele, Shiny Garage, RRC, ADBL. Później, następnie z tych przyjemnych jest ten. Jako siła do czyszczenia i może przyjemność z pracy jak przyjemność, ale nie śmierdzi. To jest fajne. Także nieźle, naprawdę jest fajnie. Jak powąchałem ten produkt, myślałem, że to będzie kolejny z tych takich bezpiecznych, przyjemnych, który no średnio czyści opony. Tu nie, tu jest naprawdę fajny level. I tak jak mówię, z tych przyjemnych takich, kurczę, co miałem, co uważam, że są tylko do odświeżenia dressingu, ten jest najmocniejszy. Siła czyszcząca jako, jako koncentrat jest super. Teraz ja idę coś zjeść. Zmarzłem niesamowicie, 2 stopnie. Ogrzeję się troszeczkę i postaram się pobawić teraz koncentratem 1 do 3 i 1 do 10. I myślę, że na tym zakończę. Wstępnie, czy produkt mi się podoba? Jakbym miał lepszą pianę, znaczy on fajnie czyści, ja nie mówię, że nie. Jakbym miał lepszą pianę, to byłby naprawdę super, to już byłoby idealnie. I kurczę, ta śliskość. Może jak odparuję całkowicie, bo wiadomo, że teraz no jest jakby... Kurde, no teraz niby nie. I tak, wiesz co, tak jakby coś po sobie zostawił. Nie, nie, tu jest na przykład tempo. Może on wolniej odparowuje ze względu na tą właśnie konsystencję taką typowo żelową. I tu ewidentnie może być tak, że właśnie potrzebuje na pewno dłuższego wypłukiwania. Wstępnie fajny produkt, naprawdę. Z tego względu, że nie śmierdzi mocno zasadowo, a czyszczenie jest naprawdę na wysokim poziomie. Oczywiście stary Karlab go zmiażdżył, bo... Znaczy zmiażdżył. No zebrał dużo więcej, to było widać, to w ogóle bez dwóch zdań. Ale z tych produktów, które są takie przyjemne do pracy, ten bryluje. Pojadłem, troszeczkę się zagrzałem. Rozgrzałem może tak. 1 do 10, 1 do 3. Opona, strona wewnętrzna, to samo auto, ten sam niski przebieg. Widać, że ta jest konkretnie przytrolona, całkiem solidnie, więc co, tu zarzucam 1 do 3, tu zarzucam 1 do 10, wszystko zobaczysz to w aparacie, a na koniec podsumuję i będę chciał sprawdzić, bo są świeżo położone dressingi, jest jeden produkt, który leży cały sezon i nie jest dressingiem, tylko dressingiem, nie jest dressingiem do opon, tylko dressingiem do tworzyw sztucznych, a skurczybyk siedzi jak wściekły. Lecimy!
pojechane i teraz tak, 1-3. Słuchaj, piana, no szału nie ma. Poślizg zdecydowanie się polepszył, zdecydowanie fajniej się myje w rozcieńczeniu 1-3 niż koncentratem. 1-10. Tutaj, kurczę, wiesz co, dużej przepaści, jeżeli chodzi o mycie, w porównaniu do 1-3 nie ma, ale piana jest, no, zdecydowanie słabsza. I tak naprawdę, czy 1-10, czy 1-3, jeżeli chodzi o domywanie, no jest różnica, no nie ukrywajmy, może nie jest jakaś znacząca, ale jest. Teraz co robię? Zamieniam strony i sprawdzamy, na ile, jaka jest różnica w domywaniu 1-10 i 1-3. I teraz tak, słuchaj, no tak naprawdę nie widziałem różnicy. Co ciekawsze, 1-10 ze szczotką boskiego lepiej mi się czochra niż 1-3. Produkt im gęściejszy, im większe stężenie, tym słabiej się pieni. Im więcej wody, tym fajniej się nim czyści. Produkt nienawidzi aplikacji na suchą oponę. Musi mieć wodę, żeby ta płynność, żeby ta piana chociaż trochę można powiedzieć, powstawała, o tak, żeby się pieniło. Tutaj ewidentnie, kurczę, no brakuje mi tego takiego poślizgu i piany. No to słabiutko. Piana to jest dla mnie, no takim trochę wyznacznikiem tych cleanerów do opon, bo wtedy mi się fajnie czyści, jest ten poślizg. Oczywiście sama piana nie jest wyznacznikiem, tak samo jak to, że koncentrat lepiej zbierze niż tam 1-3, ale z reguły koncentraty lepiej zbierają. Teraz tak, wjadę tutaj z zawodnikiem, z Carlabem i zobaczymy, co pokaże mi po tym 1-3 rozcieńczeniu Woodstaffa. Na ile jeszcze tutaj szarpnie? O, już się zaczyna bagno. O, dobra. No i to jest właśnie ta różnica. Piana, zobacz. Dużo piany, bąble. A jak jeszcze jak złapię gdzieś wody, to już w ogóle. I o, i to jest właśnie to. No brudno, brudno, niestety brudno. Druga strona, pewnie będzie to samo. O, bardzo brudno. Tak, brudno. No nie domyło tak, jakbym chciał, żeby domyło. No widać, nie? Widać, że jest słabiutko, słabiuteńko. Znaczy słabiuteńko. Zebrało brud, ale no niestety piana jest brudna i ja uważam, że dla mnie po takim czyszczeniu jak przy WS-ie, przy rozcieńczeniu, wiadomo, że trzeba było podejść jeszcze przynajmniej ze 2 razy 3. Ja potrafię nawet i 7 koncentratem jechać, ale to już są totalne szczury. Wiadomo, studia detailingowe, kurczę, no nie wiem, jak oni do tego podchodzą, ale ja jakby przyjechał do mnie szczur, chciałbym mieć zawodnika, który naprawdę tą oponę wyczyści na maksa. A jakieś tłumaczenie, że opona pęka, co pęka przez 5 lat, kurczę, jak mu zrobisz raz takie czyszczenie, bo tu chodzi o to, żeby raz, a dobrze wyczyścić, a później możesz jechać właśnie takim delikatniejszym. Więc takie tłumaczenie to jest trochę dla mnie ściema. Teraz tak, co będę chciał jeszcze sprawdzić? Na oponach, zobacz, tutaj. Świeże dressingi. Chcę zobaczyć. A tu chyba leży ten zawodnik, kurczę, cały sezon. Chcę zobaczyć, na ile 1-3 i koncentrat będą zdejmować dressingi. Pierwsza opona. Jak widać, towar siedzi. Co biorę? Biorę 1-3. Wrzucam. Szybki strzał. Tu na szczęście dressing nie musiał się zamulać, bo przejechał chyba niewiele, nie wiem, 20 km. I niedawno myłem auto i o, coś tam zbiera nawet. Myłem auto, no na dressingu to się już w ogóle nie pieni, ale to większość cleanerów na zabezpieczeniu jest słaba piana. Umyłem auto
i się okazało, że trzeba zmienić opony. Niepotrzebnie dressing kładłem, no ale nic. Zero piany. Zobacz, na dressingu zero. Kompletnie dno i wodorosty, ale większość też tak mam, że jak jest dobry dressing, niestety nie uraczysz piany. Fakt, że dressing nie był tu jakiś mistrzowski. Zdjął go troszeczkę. Odrobinkę. O nie, wypłukuje się. I właśnie, kolejny minus produktu. Słabo się wypłukuje, naprawdę. Fakt, że pogoda może mu nie sprzyja, no ale konkurencja miała tę samą temperaturę dzisiaj, więc tak, wypłukiwanie tutaj w koncentracie to już jest w ogóle bardzo nieprzyjemne. Ok, tę oponę odstawiam. Biorę następną. Co my tu mamy? Jak widzisz, piękne krople. Dressing siedzi, raczej piękne, no ładne. 1 do 10. Tutaj to już w ogóle nie będzie piany. Ok. Wypłuczę, żeby nie było. I jadę. No tutaj to już w ogóle, zobacz, nic kompletnie. Zero piany, w ogóle zero poślizgu, zero czegokolwiek. 1 do 10 dla mnie to jest nieporozumienie na oponie, która jest zabezpieczona. Na brudasie będzie się pienić, będzie poślizg tutaj, no wiadomo, dressing nie pozwala, żeby się spieniło. I patrzymy. Myślę, że dobrą opcją będzie 1 do 10 z tego co widzę, bo krople się nie zmieniły tutaj w tym miejscu. Będzie pędzelek i odświeżenie dressingu. Spoko, będzie ok. I ostatnie podejście. Koncentracik. O ile jeszcze go mam? Nie mam, muszę pójść po koncentrat. Ojej. Najpierw zobaczymy hydro, albo nie, najpierw pójdę po koncentrat. Ale kurwa bzdura. Nie dźwiga go. Ojku. Jaki konik, kurwa. Może być ten. Słuchaj, jako że nie mam w garażu, a to mi zaraz małym gwintem. Dressing pięknie siedzi. Kropelki, kurcze, mistrzowskie. I uwaga, pstryk. I zobaczymy, co zrobi koncentrat. No, udźwigniesz go. O, tu jeszcze sitko. Pyk i jedziemy. O, słabo go dźwiga. Ten atomizer. No jest gęsty, jest taki naprawdę żelowy. Jak Dayron, naprawdę jak Dayron. Ok, zobaczymy, jaka tutaj będzie piana. Odstawiam stryk. Już mi jest tak zimno. Ok, zobaczmy. No, tu jest najlepiej przy koncentracie. Ale też szału, jak widzisz, nie ma. Ale widzę, że najwięcej brudu zebrał. Ewidentnie. No.
żadnym stopniu nie naruszył. Piękne krople. Cudownie. No dobrze, słuchaj. Czas podsumować łobuziaka wstępnie. Ja będę chciał jeszcze może jakiś film o nim strzelić. Tu mam go niewiele, mam 1 do 10, mam 1 do 3, będę je trzymał i mam koncentrat. Będę chciał totalne szczury, ale moim zdaniem, jako koncentrat w porównaniu do innych producentów, mega słaba piana. Najsłabsza z tych wszystkich, jakie miałem. Naprawdę. Tu jeżeli chodzi o pianę jest, no i poślizg, tu jest najgorszy, tu jest minus. Zapach. On, wiesz co, z butli fajnie, tam gdzieś ta zasada, ale to tak, kurczę, taki ani to cytrus, ani to cola, mega przyjemny zapach. Nawet przez chwilę mnie nie drażnił, co jest bardzo dużym plusem. Doczyszczanie i tutaj, słuchaj, w porównaniu do tych takich killerów, kurczę, smrodziuchów, no odstaje, niestety. Odstaje i tutaj, no, bardziej produkt dla mnie idzie w stronę właśnie, kurczę, tych takich przyjemnych cleanerów do opon, czyli właśnie FX, CleanTech, co tam jeszcze było? O, Elite Detailer, a nie, Elite Detailer to w ogóle zostawia po sobie jakąś powłokę jak wosk. Czy produkt mi się podoba? Słuchaj, wiesz co, i tak i nie. Raczej ja osobiście, kurczę, nie widzę go na szczury. Bo dla mnie minusem jest właśnie to, że słaba piana, kurczę, no słabiuteńko to wyszło tutaj, jeżeli chodzi o pianę. Dlatego porównałem z kilkoma produktami. Poślizg też słabo. Wybieranie brudu. Tu nie jest najgorzej, właśnie. I tutaj moim zdaniem on zamyka tutaj właśnie, on jest, o, on jest tak pomiędzy, kurczę, tymi smrodami, a tymi przyjemnymi. Więc jakbym miał wybierać z tych takich przyjemnych do bieżącego mycia, podkreślam, do bieżącego mycia, to wybrałbym ten. Z tego względu, że ma moim zdaniem jest chyba najmocniejszy. A raczej tak, pokazał, że potrafi ładnie doczyścić. Oczywiście te opony nie mają jakiegoś masakrycznego przebiegu i nie są to totalne szczury. Bo przy totalnych szczurach, no inaczej by się sytuacja ułożyła, to zdecydowanie, to wiadomo. Ale ja go kiedyś, kurczę, jeszcze wrzucę na szczura. Wrzucę na pewno, filmik się jeszcze pojawi. Na czym to skończył? A, właśnie. On jest tak, kurczę, ani piękny, ani mądry, jak to mówią, że on troszeczkę zahacza te smrodziuchy, ale bliżej mu, kurczę, do tych przyjemnych, więc tutaj jakbym miał wybierać, o, może tak, do bieżącego mycia będzie super. Jak już, wiadomo, oponki masz tak już naprawdę ogarnięte i później już dressingujesz sobie, wiadomo, chcesz zmyć dressing, już się kończy, to ten będzie spoko. Jakbym go używał, w jakim rozcieńczeniu? Zdecydowanie 1 do 3, z tego względu, że koncentrat jest mega nieprzyjemny przy pracy. Produkt nienawidzi na suchą oponę, ale ja zawsze, tak jak mówię, opona moim zdaniem powinna być najpierw właśnie zmoczona, zroszona, ruszona najpierw produktem, czyli zmoczyć, zarzucić produkt, niech on troszeczkę podgryzie brud, opłukać i wtedy wskakujesz z zawodnikiem do czochrania. Nienawidzi suchej opony, nienawidzi. No to po prostu, jeżeli ci nawet będzie już ta piana taka się robić sucha, zamocz pędzel czy szczotkę w wodzie i wtedy będzie poprawnie. No cóż, raczej, no ten zapach na początku mnie nie zmylił, że pachnie jak te przyjemne i tak jak mówię, no bardziej mu do tych przyjemnych niż do takich, kurcze, killerów, gdzie naprawdę zbierają grubasy. Słuchaj, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Gustaw za wybranie mnie do testu. Produkt przyjemny. Największy minus produktu. To, że się słabo pieni jak dla mnie i wypłukiwanie. Kurczę, tutaj mam obawy. A, i z tym, że coś zostawia. Kurczę, może być tak, że pogoda i temperatura mnie pozwala na szybkie odparowanie i z tego względu tak jakby coś po sobie zostawiał. Konsystencję to on ma taką jak Dejron żelowy. Dokładnie. Jak Dejronik. I ja myślałem, że kurczę, w tej formie żelu, że ta piana będzie obfita, a tu nie. Reszta produktów, wszystko było takie płynne i tam zdecydowanie, jeżeli chodzi o pienienie produktu, przegrał. Przegrał z tym z Kretesem tak samo i jeżeli chodzi o przyjemność z poślizgu. Tu mi tego też brakuje. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie.
Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to...